Już jutro po 2 miesiącach przerwy znowu przy ulicy Bukowej zrobi się tłoczno. W pierwszej kolejce do Katowic przyjeżdża drużyna Widzewa Łódź, która jeszcze kilka miesięcy temu walczyła o punkty z ekipami grającymi w Ekstraklasie. Na pewno nie będzie to łatwy przeciwnik, bo Widzew, pomimo że to jest spadkowiec Ekstraklasy, na pewno jest dobrą drużyną. I będzie naprawdę ciężki mecz, także musimy do niego podejść naprawdę bardzo skoncentrowani, żeby tutaj zgarnąć 3 punkty. Bo pomimo problemów na pewno nie przyjdą tutaj, nie położą się nam, nie powiedzą zbierajcie 3 punkty i strzelajcie nam ile możecie bramek. Natomiast na pewno podchodzimy z respektem do przeciwnika, ale tak jak mówię, mamy swój plan na ten mecz i będziemy chcieli ten plan zrealizować. My zdajemy sobie sprawę, że będzie to ciężki pojedynek, bo w tej lidze łatwych nie ma, tym bardziej przestrzegałbym tych, którzy myślą, że w Widzewie tak wielkie zmiany i że to jest zespół, który będzie łatwo ograć. Myślę, że nie, na pewno jesteśmy przygotowani na ciężką przeprawę. Za potopiecznymi Kazimierza Moskala bardzo udany okres przygotowawczy. W 6 rozegranych sparingach trójkolorowi tylko raz schodzili z boiska pokonani. Był to sparing przeciwko Górnikowi Zabrze, gdzie Gieksa przegrała 1-2. W pozostałych grach kontrolnych GKS wygrywał odpowiednio z Górnikiem Wałbrzych 2-0, Chrobrym Głogów 2-1, Zagłębiem Sosnowiec 3-2, Górnikiem Wesoła 2-1 i na koniec z Puszczą Niepołomice 2-0. Dobre wyniki na pewno pozwalają z optymizmem wyczekiwać pierwszego gwizdka sędziego w tym sezonie. Na pewno cieszymy się z tych wygranych sparingach, ale jutro to jest zupełnie inny mecz, to jest pierwsza kolejka. Przyjeżdża do nas widzę spadkowiec z Ekstraklasy, który będzie chciał pokazać, że w tej Ekstraklasie grał, a my mamy nadzieję, zagramy swoją piłkę i 3 punkty zostaną w Katowicach. Myślę, że przede wszystkim w okresie przygotowawczym patrzy się na to, jak wygląda gra. Wyniki jest jakby są ważne, nie ukrywam, ale schodzą gdzieś tam na drugi plan. Natomiast wiadomo, jest to pierwszy mecz jutro z byłym zespołem, który występował w Ekstraklasie. I na początku zawsze jest tak, że każdy gdzieś tam, wiadomo, chce wygrywać to raz, a dwa, na początku każdy walczy o jak najwyższe miejsce, czyli chciałby gdzieś tam znaleźć się w tej stawce drużyn walczących o awans. I Widzew też głośno o tym mówi, że po tym spadku marzy im się to, aby szybko do tej Ekstraklasy wrócić. W minionym okresie przygotowawczym w katowickim zespole doszło do wielu zmian. Przede wszystkim tych kadrowych. Z drużyną pożegnali się Adrian Napierała, który teraz będzie występował w Puszczy Niepołomice, Dominik Sadzawicki i Szymon Skrzypczak, obecnie grający w Górniku Zabrze, Tomasz Wróbel, który wybrał swój macierzysty klub, czyli Rozwój Katowice, Rafał Figiel, reprezentujący w tym sezonie Chrobry Głogów, czy Łukasz Budziłek, który związał się kontraktem z Legią Warszawa, oraz Bartłomiej Chwalibogowski i Janusz Gancarczyk. W ich miejsce jednak zarząd klubu pozyskał nowe twarze. W najbliższym sezonie nowe trykoty Gieksy przywdziewać będą Antonin Buczek i Jarosław Wieczorek, wcześniej występujący w Rowie Rybnik, Krzysztof Bodziony, Michał Nawrot oraz zaciąg z Niecieczy, czyli Łukasz Pielosz, Piotr Ceglarz i Rafał Kujawa. Zmiany te pozwalają trenerowi Moskalowi eksperymentować nie tylko z wyjściowym składem, ale również z ustawieniem na boisku. Od pierwszych gier kontrolnych można było zauważyć, że Gieksa gra ustawieniem z 3 obrońcami, 5 pomocnikami i 2 napastnikami. Z tym, że boczni pomocnicy to nominalnie zawodnicy z defensywy, którzy jedynie operują w sektorach przy linii boiska. Ja myślę, że to zależy od tego przede wszystkim, jakich się ma ludzi do dyspozycji i to jakby warunkuje chęć czy w ogóle próbę zmiany tego ustawienia. Myślę, że mamy takich zawodników, którzy mogą w tym systemie sobie poradzić. Poza tym myślę, że zawodnicy są inteligentni i kilka treningów, sparingów na pewno już pozwoli im gdzieś tam mieć wyobrażenie, w jaki sposób my chcemy grać, bo musimy też pamiętać o tym, że każdy trener może grać w podobnym ustawieniu, czy w tym samym ustawieniu, ale ma inne wymagania od zawodników i do tego muszą się zawodnicy jakby przyzwyczaić, przywyknąć, prawda? Jakie oczekiwania od nich ma trener w tym ustawieniu? To jest ważne. Najważniejsze, że nowe ustawienie przypadło do gustu zawodnikom. Widać to po wynikach w meczach sparingowych, jak i komentarzu Rafała Pietrzaka, który już w zeszłym sezonie pokazywał, że lubi się zapędzać pod bramkę rywali. Myślę, że dla nas bocznych obrońców to jest fajne ustawienie, bo możemy pohasać trochę w ofensywie i też mamy zabezpieczenie z tyłu. Ale tak jak mówię, no to jest pierwszy mecz i zobaczymy, jak to będzie. Na inaugurację nie tylko czekają piłkarze i kibice, ale także pracownicy klubu, którzy od początku lipca z rozmachem budują atmosferę na nowy sezon. Po kampanii karnetowej, prezentacji drużyny, czas na Widzew.
przygotowania pełną parą. Myślę, że jesteśmy przygotowani na inaugurację ligi, niecierpliwie na to czekamy. Zwłaszcza, że przeciwnikiem jest Widzew Łódź, czyli zaczynamy od wysokiego C, mam nadzieję, że z pozytywnym efektem. Klub z sukcesem rozwija się także w przestrzeni biznesowej. Nowe umowy sponsorskie motywują do jeszcze większego angażu we współpracę i stworzenie przyzwoitych warunków dla przedsiębiorców wspierających GKS. Cały czas dołączają nowe firmy, także my też chcemy być przygotowani na to. Chcieliśmy też rozpocząć ten sezon od takiej niespodzianki dla nich, czyli nowo wyremontowanej sali VIP. Mecz z Widzewem to coś naprawdę wyjątkowego na inaugurację. Zainteresowanie tym meczem jest zdecydowanie dużo większe niż innych spotkań ligowych rozgrywanych w Katowicach. Duże zainteresowanie jest zauważalne, jeśli chodzi zarówno o kibiców, jak również media. Dużo wniosków akredytacyjnych na to spotkanie, także myślę, że będziemy mogli cieszyć się fajnym widowiskiem przy dużej liczbie widzów. GKS Katowice, Widzew Łódź, sobota, 2 sierpnia, godzina 14:45. Transmisję z tego meczu przeprowadzi Orange Sport, a na internetowej stronie klubu można będzie przeczytać relację tekstową. Zapraszamy na www.gkskatowice.eu.